W poniedziałek odbędzie się Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Jej celem jest wypracowanie wspólnej strategii między prezydentem a rządem przed najbliższym szczytem NATO w Waszyngtonie. O celach Polski mówił doradca prezydenta Andrzeja Dudy Stanisław Żaryn. Na pewno Polska musi liczyć na dalsze decyzje, jeżeli chodzi o działania operacyjne i dokumenty planistyczne związane z wschodnią flanką NATO. Ta dyskusja rozpoczęła się już w Wilnie, będzie kontynuowana w Waszyngtonie. Powinniśmy dalej rozmawiać o wydatkach na obronność, bo wiemy, że wciąż niektóre państwa mają problem z wydatkowaniem chociażby 2% na PKB na obronność. Także tutaj działania dyplomatyczne, strategiczne są bardzo istotne. Mamy do czynienia z wciąż rosnącymi zagrożeniami ze strony Rosji. Mamy wciąż informacje o tym, że część krajów natowskich ma problemy chociażby z odpowiednim potencjałem w zakresie budowy czy produkcji amunicji. To jest też coś, co pan prezydent zauważa i w swoich rekomendacjach także ujął. Więc mamy szereg działań, które i decyzji, dyskusji, które muszą mieć miejsce na tym szczycie natowskim, od spraw strategicznych związanych z pomocą Ukrainie, związanych z wzmacnianiem własnego potencjału obronnego, poprzez konkretne decyzje, które powinny zapaść i muszą mieć natychmiastowy charakter. Prezydent Duda radykalnie sprzeciwia się zmniejszeniu wydatków na obronność, a przyszłość projektu o tej treści ma być rozpatrywana na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Do dokumentu, z którego wynika, że Ministerstwo Obrony Narodowej rozważa zmniejszenie wydatków na armię o 57 miliardów złotych, dotarł Piotr Nisztor. Sprawę komentował poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Jabłoński. W praktyce sporządzenia takich dokumentów budżetowych, przekrojowych, uczestniczy w tym cały resort. Każda komórka jest konsultowana, a następnie dokument jest akceptowany przez kierownictwo polityczne. A więc najprawdopodobniej przynajmniej któryś z wiceministrów, no są poważne podejrzenia, że może tu chodzić o wiceministra Tomczyka, który tym resortem podobno tak naprawdę rządzi, że on ten dokument widział i zaakceptował, a następnie wysłał do Sztabu Generalnego. I gdyby nie to, że dokument został ujawniony przez Telewizję Republika, przez redaktora Piotra Nisztora, to najprawdopodobniej ten plan byłby realizowany. Teraz oni są pod presją, więc możliwe, że się z niego wycofają albo będą jakiś inny plan szkodzenia polskiemu wojsku realizować, ale dzięki temu, że właśnie wolne media, że dziennikarze patrzą im na ręce, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości weszli tam z kontrolą, to udało się przynajmniej ujawnić opinii publicznej, co oni szykują. Prawie 60% Polaków uważa, że Polska powinna domagać się reparacji od Niemiec za II wojnę światową, wynika z sondażu dla Rzeczpospolitej. Z kolei kanclerz Niemiec Olaf Scholz w trakcie spotkania z premierem Donaldem Tuskiem w Warszawie stwierdził, że reparacji nie będzie, a adekwatnym zadośćuczynieniem w jego ocenie będzie budowa domu polsko-niemieckich spraw w Berlinie. Natomiast premier Tusk przekonuje, że temat reparacji to temat prawnie zamknięty. Z faktów historycznych wynika, że Polska nigdy nie zrzekła się reparacji. Czy pana zdaniem Polska powinna domagać się reparacji od Niemiec za II wojnę światową? Na to pytanie 58,2% respondentów odpowiedziało tak. Odmiennego zdania było 20% respondentów. 21,9% osób nie miało w tej sprawie zdania. Jest rzeczą oczywistą, że większość ludzi mieszkających w Polsce, większość Polaków poniosła straty w czasie II wojny światowej. Właściwie nie ma rodziny, która nie byłaby dotknięta skutkami okupacji niemieckiej w latach 39-45. Jest więc oczywiste, że znakomita większość Polaków opowiada się za przyznaniem tych reparacji, które słusznie się Polsce należą. Ani za poprzednich rządów Donalda Tuska, ani za obecnych nie wykonano najmniejszych ruchów, które miałyby doprowadzić do uzyskania przez Polskę należnych jej reparacji, należnego jej zadośćuczynienia. Faktem jest, że w czasie ostatniej wizyty kanclerza Olafa Scholza wraz z rządem federalnym nie padły żadne wiążące deklaracje w tej sprawie, a Niemcy od wielu lat odrzucają jakiekolwiek żądania reparacyjne, ograniczając się tylko do wyrażania żalu za zbrodnie, które popełnili na terenie Polski. Prawdą jest to, że ten żal jest tylko i wyłącznie
wyłącznie przejawem niemieckiej hipokryzji, ponieważ te zbrodnie, które popełniono w Polsce i zniszczenia, które w Polsce dokonano, to jest koszt sięgający bilionów euro, a Niemcy skutecznie do tej pory unikają przyjęcia finansowej i moralnej również odpowiedzi, bo to jest tego konsekwencją za zbrodnie popełnione w czasie II wojny światowej. Portal British Pulse przekazał, że z Facebooka usunięto wpis dotyczący obozu Auschwitz. Dziwi to, w jaki sposób operatorzy platformy uzasadniają swoją decyzję. Wpis usunięto przez rzekome naruszenie standardów i wprowadzenie czytelników w błąd. Ale redakcja portalu podkreśla, że post dotyczył faktu, że obóz został założony przez Niemców. Mimo wszystko odwołanie złożone przez British Pulse do tej pory nie zostało rozpatrzone. Okazuje się, że nie jest to odosobniony przypadek. Kolejny dotyczy usunięcia wpisu poświęconego Tadeuszowi Boisz-Żeleńskiemu oraz lwowskim profesorom, których Niemcy zamordowali w 1941 roku. Z kolei w kwietniu głośno było o usunięciu wpisów z profilu Muzeum Auschwitz, które były hołdem dla ofiar niemieckich zbrodni. Podobnie jak poprzednio, usunięto je z absurdalnych powodów. Z kolei w czerwcu informowaliśmy, że Facebook usunął z profilu krakowskiej oficyny Biały Kruk cieszące się popularnością teksty dotyczące kwestii światopoglądowych. Trwa blokada drogi nad morze w województwie zachodniopomorskim. Przewoźnicy protestują na S3 w kierunku Świnoujścia. Na węźle w Pyrzycach jest Kamień Nieradka. Ratujcie polski transport drogowy. Pod takim hasłem odbywa się już trzeci protest na Pomorzu Zachodnim. Trzeci protest w ciągu trzeciego tygodnia wakacji. A zatem widać, jak przewoźnicy są zdeterminowani, żeby walczyć o swoje postulaty. Dziś zebrało się na węźle Pyrzyce około 20 samochodów ciężarowych. Tworzą one taki sznur, gdzie zostały wywieszone polskie flagi, gdzie zostały wywieszone banery. Jeden z takich banerów skierowany jest wprost do rządu. Mówi: obietnice już były, teraz czas na działania. Przewoźnicy bowiem domagają się od rządu działania w zakresie ekonomicznym. Chcą obniżenia opłat na rzecz państwa, bo jak mówią, te są zbyt wysokie, aby mogli oni swobodnie konkurować na europejskim rynku z innymi firmami, na przykład z firmami z Litwy. Dziś trzeci protest już w ciągu trzeciego tygodnia wakacji i co warto podkreślić, nie ostatni, a bowiem już za tydzień przewoźnicy zaplanowali kolejny protest na węźle Pyrzyce na S3, czyli dokładnie w tym samym miejscu. Węzeł Pyrzyce, Telewizja Republika, Kamil Nieradka. To wszystko w tym serwisie informacyjnym. Dziękuję za uwagę. Za chwilę Michał Jelonek, komentarz do bieżących wydarzeń.